Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę trzy sposoby, jak ładnie wykończyć tył pleców bez stosowania ściegu krytego na krokodylki, na tekturę i na taśmę kryjącą. Zapraszam serdecznie. A więc moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Tapicer w akcji. Mam nadzieję, że po świętach jesteście już wypoczęci, wszystko zjedzone zostało, wiosna nastała. Co prawda śnieżek ładnie pruszy w tym momencie, ale nadejdzie wiosna i będziemy się tym cieszyć. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykończyć tyły, plecy, sow, kanap. Ja akurat to pokażę na moim malutkim wezgłowiu, czy panelu ściennym, jak zwał, tak zwał. Natomiast chciałbym jakby nawiązać do tego, dlaczego takie wykończenia mamy. Niejednokrotnie spotykacie się z tkaninami, które generalnie nie za ładnie wyglądają, jeżeli one są ściegiem krytym kryte, zaszywane. No i trzeba je jakoś ładnie połączyć, albo dwa różne kolory, które bardzo kontrastują ze sobą i jakby ten ścieg kryty nie jest najładniejszy, więc do tego, żeby zakończyć, połączyć dwie tkaniny, będziemy wykorzystywać albo tekturę, pasek tekturowy, albo listwę kryjącą, albo krokodylki. To są trzy sposoby, na które możemy ładnie zrobić. Ja na tym jednym panelu pokażę wszystkie te trzy wersje, w jaki sposób to będzie, można sobie wykonać. A więc odkładam sobie to na bok. Ja zacznę sobie od tektury. Przede wszystkim my potrzebujemy tekturę tapicerską. Paseczek centymetr, 1,5 cm w zupełności nam wystarczy. Jeżeli wykorzystujemy to do tapicerowania tyłów fotelu, to wiadomo, że jakby cała ta powierzchnia jest naszą tekturą. Ja będę to tutaj robił na tym panelu, więc mi w zupełności wystarczy jakby sam pasek 1,5 cm. Żeby ładniej to wyglądało, czy używacie skórę naturalną, warto też podłożyć sobie jest owate, co ja też wykorzystam. No to co? Generalnie ja mam już wycięty ten pasek, wy sobie to musicie wyciąć. Jak sobie wycinać te paski w prosty sposób, to znajdziecie w linku poniżej albo powyżej, zawsze zapominam, gdzie chłopaki umieszczają. Poniżej znajdziecie w linku na 5 sposobów mistrza, więc jak go sobie wyciąć, możecie tam zerknąć. Generalnie będziemy potrzebować całą szerokość tego naszego wezgłowia minus 1 cm, czyli po 0,5 cm będziemy mieli krótsze te boki. Tkaninę oczywiście wycinamy owate, no i zaraz już Wam pokazuję, w jaki sposób to zamocować. No to jedziemy. Ok, a więc moi drodzy, mamy wyciętą tkaninę, oczywiście z odpowiednimi nadatkami. Tu jest, powiedzmy, góra, umawiamy się, że tu jest góra, zaczynam sobie od góry. Tkaninę na prawą stronę ku dołowi, złapać sobie ją. No i teraz została nam jeszcze owata, tak w ten sam sposób zamocować. Natomiast póki nie mam tej owaty, ażeby było wiadomo. Teraz tylko i wyłącznie jakby od Was zależy, gdzie ta krawędź ma być. Czy ma być całkowicie równo tutaj z tym przodem, czy lekko ma odchodzić. To tylko zależy i wyłącznie od Was. Ja zawsze to robię jakieś tak 0,5 cm od górnej krawędzi tej płyty. Jeszcze sobie tutaj wrzucimy owatę, która nam ładnie to zniweluje, te wszystkie krawędzie. A więc tak, mamy pasek, ja sobie zaczynam od prawej strony. Sprawdźcie, czy nie jest tam nic podwinięte. No i teraz, tutaj 0,5 cm od krawędzi, moim palcem wskazującym te 0,5 cm od góry sobie wyznaczam, żebym tu wyczuwał, gdzie jest. I przystrzelić. Ja używam 16, dłuższe szywki, żeby, ponieważ używam tutaj owate, żeby ta grubość dziesiątki, żeby mi nie wyrwało,
więc użyję sobie szesnastek i proponuję co jakiś czas, co 5 cm sprawdzać sobie i mocujemy nasze szybki. Ok, mamy wstępnie przyłapane. Ważna rzecz, ważne, żeby te szybki były przybijane jak najbliżej tej krawędzi. Jeżeli przystrzelicie je z daleka, ta tektura może się odgiąć, czyli przy samej tej krawędzi starajcie się przystrzelić. A więc, moi drodzy, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ja od razu przybiłem sobie te szybki, bo jakby byłem pewny, że jest wszystko ok. Natomiast wy po tym wstępnym złapaniu parę tych szybek sprawdźcie, czy tutaj wszystko jest dobre, czy nie jest jakaś widoczna szybka, cokolwiek, czy nie jest tkanina podwinięta. Jeżeli jesteście pewni, że wszystko w porządku, wtedy możecie sobie już przybić do samego końca te tasiemki. Ok. A więc w tej chwili będziemy wykorzystywać krokodylki do mocowania bocznej tkaniny. Ja już mam pocięte. Musimy je prosto zamocować. Jeżeli nie zamocujemy ich prosto, to niestety, ale ta nasza tkanina będzie się nam bardzo brzydko wyginała, w szczególności w miejscach, jeżeli macie kontrast kolorów. Ja sobie dla ułatwienia, żeby prosto przybić te krokodylki, wykorzystuję taki patent. Szerokość tej górnej warstwy to jest moja szerokość, więc będę wiedział dokładnie, w którym miejscu przybić te moje krokodylki. No i teraz, w zależności dokąd ma sięgać, przykładam sobie tą tekturę i mogę to odrysować na przykład kredą. Odrysowujemy. Mam zaznaczone, czyli dotąd będę sobie przybijał te moje krokodylki, czyli tutaj przybijam je tutaj i one powinny sięgnąć ładnie tutaj do krawędzi. Kolejna ważna rzecz, można zamocować albo gwoździami, albo szywkami. Jeżeli robicie to szywkami szesnastki, one muszą być dobrze przybite, żeby Wam się nie odginały, co niejednokrotnie spotykam na moich warsztatach. Za słabo dobite, w szczególności do miękkiego drewna, są później wyrywane. To co, przybijamy je. A więc tak, mamy je przymocowane, na wszelki wypadek warto dobić szybki jeszcze, żeby były dobrze zamocowane. Ja je już lekko sobie doginam, czyli lekko je doginam, żeby już były zagięte i na tak zagięte będę zakładał tkaninę. Watę musimy trochę ściąć, bo jest za długa. Okay. Tutaj mamy. No i teraz jeszcze kolejna rzecz ważna. Nie może być ta tkanina, bo my je tutaj będziemy zakładać na te ząbki, które są pod spodem. Tkanina nie może być za długa. Nie możemy jej tam za bardzo podwijać, bo będzie zgrubienie i nie będziemy w stanie tego podłożyć. Ona będzie nam się odwijała, więc trzeba też ją wyciąć na datek. To się też dotyczy tutaj samego tego narożnika, gdzie tutaj mamy tą końcówkę. Też ważne, żeby wyciąć ten nadatek. Co teraz? Tą tkaninę musimy ładnie naciągnąć, wyciągnąć ją wzdłuż i najlepiej zagiąć te pierwsze dwa, żeby nam to lekko przytrzymało. No i teraz możemy sobie resztę. Nie mamy, mamy ładnie naprężone, więc teraz resztę zakładamy. A więc tak, mamy tutaj założoną, zaciśniętą krokodylki nasze. Warto jest dobić tą tkaninę. Pamiętajcie, żeby raczej młotkiem gumowym, jednak tam jest metal pod spodem, za mocno, delikatnie, żeby nie uszkodzić tkaniny. No to nam została jeszcze druga strona. W ten sam sposób działamy. No to jasne. Dwie strony mamy zamocowane na krokodylki. Czyli tak, te góra, po bokach mamy krokodylki, no i została nam ostatnia listwa maskująca.
którą wykorzystamy tutaj na dole. Teoretycznie, gdyby to było jakieś tam wezgłowie, możemy sobie tutaj przybić pod spód. Natomiast, tak jak powiedziałem, pokażę Wam trzy sposoby, więc ostatnia będzie litwa maskująca. W jaki sposób ją zamocować? Oczywiście tutaj długość tej tkaniny musi być odpowiednia, żeby z nią zamocować, nabić ją, przewrócić i tutaj ją sobie przybijemy, żeby było ładnie wykończone. Ja sobie to przewrócę, żeby było mi wygodniej. Na te szpikulce musimy nabić w pierwszej kolejności watę, a później naszą tkaninę. Jeżeli ja akurat mam metrówkę, więc jest idealna, nie muszę ją docinać. Jeżeli macie mniejsze elementy, odcinacie kleszczami do metalu. No i generalnie tyle. To co? Zakładamy. W tej chwili musimy sobie ponabijać tą naszą tkaninę na tą naszą listwę. W ten sposób po kolei sobie lecimy. Mamy taśmę zamocowaną na tkaninę na taśmie. Co teraz? W tej chwili musimy ją odwrócić, naprężyć i przybić. Proponuję, żeby to zrobić od środka do boku. Wtedy będzie nam dużo prościej. Tutaj są ostre te końcówki. I po kolei sobie mocujemy. Tak, mamy złapane to wstępnie, same końcówki tutaj musimy ładnie podwinąć pod spód, żeby nie było widoczne. Ewentualnie, jeżeli mamy jakąś nadatek, wyciąć, przybić. Jeżeli mamy wszystko prosto, wtedy możemy sobie już dobić tkaninę do końca. Ok, a więc moi drodzy, mamy to zabite. No i generalnie, tak jak Wam tutaj pokazałem, zrobiliśmy na tekturę górę, krokodylki boczne, no i na dole zrobiliśmy sobie to na listwę montażową i mamy ładnie bez szycia, bez jakiegokolwiek przybijania, zakrywania, mamy ładnie wykończoną naszą tkaninę. No i moi drodzy, gdzie możecie kupić taki sprzęt do wykańczania? Oczywiście w sklepie Kameleon Pro. Tam na pewno u nich zakupicie te wszystkie elementy, którymi możecie sobie wykańczać własne meble. No i co moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Czekam na Wasze komentarze, na lajki, co byście zmienili, co Wam się podobało, co się nie podobało. Przypominam o Patronite, bardzo istotna rzecz dla nas, dla chłopaków. No i w sumie tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Oczywiście nie zapomnijcie subskrybować kanał. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.